Model MPC300 zaczęto produkować w roku 2011 i pomimo tego, że produkcję zakończono w roku 2014, nadal cieszy się u nas popularnością niczym piosenka. Warto wiedzieć, że maszyna jest niezniszczalna i wręcz pancerna, niczym stojak choinkowy leżący kolejny rok w komodzie w dużym pokoju. Kopiarka posiada tą unikalną cechę, że możecie stosować tonery w zamiennikach i tak nic jej nie będzie. A można jak najbardziej. Oczywiście ciężko jest stworzyć coś, co działa dobrze, a w tym przypadku mamy problem z elektroniką. Laser i płyta kontrolera są całkiem spoko, do chwili, gdy nie postanowią się rozerwać, niczym 16-latka na potańcówce w remizie w Pipidowiu Górnym. Rozchodzi się o dodatkowe zabezpieczenie elektroniki według biuletynu technicznego Ricoha. Jeżeli wasza maszyna jest polizingowa, czyli przyjechała z Niemiec od Turka, no to sorry, wątpię, czy ta płyta tam jest. I szybko możecie poznać urok błędu kodu SC240 albo SC241. Ściągnij tylną obudowę i sprawdź, czy masz ten gadżet. Koszt gadżetu 500, koszt naprawy 2500. I tak nie każdy serwis to potrafi naprawić. Więc żadnych proszków na to nie ma? A no nie ma. Jeżeli kupiliście kopiarkę i macie potem wyczesane na serwis przez 100 tysięcy kopii, to nie dziwcie się, że elektronika padła. Tylko serwisant może wam powiedzieć o modyfikacjach. No i ja. Ale co ja się tam znam? Nie zmyślam. Wielu Januszy przesiadło się ze swoich analogowych kopiarek na 400, mając totalnie w nosie serwisowanie, a potem panie, kopiarki teraz takie badziewne robią, kiedyś to robili maszyny. Ta, bo teraz nie robią, no ciekawe. Jesteśmy zgubieni. Prawda jest taka. Jeżeli dbacie o kopiarkę, to powinniście zrobić na niej milion kopii. No jeśli nie rozleci się oczywiście fuser, który jest fajny, jeżeli używacie niemieckiego, gładkiego, pięknego, niebylącego się papieru. Ale jeżeli kupujecie papier z marketu za 8 zł o strukturze twarzy 16-latka, no to niestety, kończy się on szybciej niż płyn do mycia naczyń. No ale nic, pokazuję wam na tym filmie, co musicie zainstalować do swojej kopiarki, żeby uniknąć problemów. No ewentualnie, żeby je rozwiązać, jeżeli już jest za późno i macie te kody błędów. Popatrzcie uważnie na filmie, pokazuję wam, jak zainstalować modyfikację techniczną według biuletynu technicznego, jak to się robi, żeby zabezpieczyć swój laser i kontroler. Thank you.
Teraz już dokładnie widzicie, jak powinna wyglądać maszyna po modyfikacji. I widać zieloną płytkę po lewej stronie od zasilacza. Jest to płytka, która tak naprawdę modyfikuje napięcia między zasilaczem a płytą biku. Z kolei potem z płyty biku wychodzą inne napięcia na kontroler i na laser. Jeżeli zdejmiecie tylnie obudowy i zobaczycie, że macie tą zieloną płytkę obok zasilacza, ok, możecie spać spokojnie. Wasza maszyna jest zabezpieczona, nie powinno się jej nic złego stać. Natomiast jeżeli tej płytki nie ma, no to szybciutko zapraszam do naszego sklepu, zamawiajcie ją, kupujcie i montujcie, żeby być bezpiecznym. Razem z płytką dostaniecie oczywiście biuletyn techniczny, który pokazuje na wielu, wielu, wielu obrazkach po kolei, jak taką płytkę należy zamontować, co należy odkręcić, gdzie należy co przykręcić. Ja dodam tylko, że nic nie trzeba przerabiać. To wszystko pasuje. Po prostu to jest dodatkowa przejściówka. No i jeszcze przypomnę, że nie chcę żadnych lajków, żadnych polubień, żadnych palców w górę. Ja Was serdecznie pozdrawiam i pozostawiam Was z tym problemem. Cześć.